Po sześciu latach od rankingu akcji dziura, przeprowadzonej przez naszych reporterów, udaliśmy się w te same miejsca, by porównać sytuację. Jako pierwszymi ulicami przejechaliśmy się młynarską i martyniaków, gdzie, zwłaszcza na młynarskiej, lata temu nasi reporterzy odnotowali dziurę na dziurze dziurą poganiającą i powiemy krótko: szału nie ma, ale jest o niebo lepiej. Pobocze martyniaków jest nieco poszatkowane w jedną i drugą stronę, ale jak się jedzie bliżej środka, to nawet uda się nie obić sobie. Głowy oddech. Aż 8 na 10 niechlubnych punktów przyznała przed laty nasza ekipa ulicy leśnej przez rodzinę dziur, które skłonna była zakwalifikować bardziej do małych akwenów wodnych niż dziur. Tymczasem bardzo miła niespodzianka. Leśna to marzenie każdego kierowcy. My dajemy 8 punktów na plus. Jadąc śladami naszych kolegów, udaliśmy się na Piłsudskiego obok Biedronki. To tutaj kierowcy mieli mieć gwarancję, że dzięki dziurom nie uda im się zasnąć za kierownicą. Ostrzegamy zatem, że obecnie wszystkie śpiochy są zagrożone. 9 punktów dostała 6 lat temu ulica towarowa i była pretendentem do miana dziury roku. Teraz to doskonale odnowiona europejska ulica. Ulica Fabryczna, według naszych kolegów, w ogóle wygrała ten niechlubny ranking i w całości została przez nich nazwana przeszkodą terenową. Dziury, jakie tam widzieli, były tak wielkie, że zastanawiali się nawet, czy żyją w nich ryby. Dzisiaj Fabryczna autentycznie cieszyła nasze oko. Brawo dla służb! Ulica Armii Krajowej na osiedlu stałym dobrze wygląda do skrzyżowania z aleją tysiąclecia. Później przypomina czasy komunizmu. Sito się tu gęsto ściele. Przez sześć lat nic się tutaj nie zmieniło. Ale inwalidów wojennych, gdzie nasi reporterzy, zwłaszcza odcinek koło basenu uznali za perełkę i nawet nie próbowali szukać największej dziury, dziś jest piękny i gładki. Cała inwalidów została odnowiona. Kolejne brawa. Na koniec zostawiliśmy Starowiejską. Oj, są miejsca, gdzie jest naprawdę niedobrze. Trzęsło, trzeszczało, fale radiowe zanikały, ale jest szansa, że i tam niebawem sytuacja się poprawi, gdyż w okolicach odnotowaliśmy inne, kompleksowo odnowione ulice. Trzymamy kciuki za Starowiejską. I to by było na tyle w tym odcinku. Za tydzień udamy się w inne miejsca jawożna.